Jak miałem 13 albo 14 lat i rodzice kupili mi pierwszy rower do trialu, to byłem absolutnie najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Dzięki temu, że ten rower wtedy dostałem, w zasadzie całe moje życie dotychczasowe potoczyło się po prostu tak spektakularnie fajnie, że no w zasadzie wszystko co najlepsze, wszystko co mnie w życiu dobrego spotkało, było związane właśnie z rowerami bez siedzenia, z rowerami do trialu, bo wszyscy najlepsi znajomi to jest właśnie ekipa od rowerów. Wszystkie fajne sytuacje w życiu, wyjazdy, tripy, spotkania gdzieś tam ze znajomymi, to właśnie są wspomnienia wokół rowerów bez siedzenia. Moje życie zawodowe, praca, to z czego żyję, z czego się utrzymuję na co dzień, to są rowery bez siedzenia, więc wszystko zaczęło się od tego, że właśnie kiedyś rodzice dali się namówić na taki rower. No i pamiętam minę mojej mamy, jak zobaczyła ten rower. Kosztował wtedy bardzo dużo pieniędzy, jak na tamte możliwości. No ale nie miał siedzenia i jak moja mama go zobaczyła, to zapytała się, co to jest i czy to tyle pieniędzy kosztowało. No ale dzisiaj myślę, że już wszyscy na to patrzą zupełnie inaczej. No ale dlaczego nagrywam ten film? Bo po tych 24 sezonach jazdy na rowerach do trialu nadszedł dzień, w którym sprzedaję ten rower i w jego miejsce nie pojawi się żaden inny rower do trialu. I to jest trochę dziwne, dlatego to nagrywam, bo jak przez całe życie robimy coś, całe nasze życie się wokół tego kręci, zaczęło się od roweru do trialu, dzień, w którym mamy się tego pozbyć albo zacząć robić coś innego, jest no, dla głowy czymś trudnym. Zawsze jak ze znajomymi rozmawialiśmy na ten temat, że kiedyś jak będziemy starzy to i nie będziemy jeździli, to co my będziemy wtedy robili? To zawsze przy tych rozmowach ja w ogóle nie wiedziałem, o czym jest dyskusja, bo to było dla mnie tak niezrozumiałe, tak odległe i w ogóle tak niepojęte, że no ale nastał ten dzień i u mnie i rower do trialu z mojego życia znika. Znika i nie pojawi się w jego miejsce żadna trialówka. Chyba, że mi kiedyś jakaś fanaberia jeszcze odpali na starość, ale na ten moment dziękuję bardzo i kończę. I jak widzicie, chyba nie jestem do końca smutny z tego powodu, bo oczywiście nie przestaję jeździć. Wiecie, że od chyba 4 czy 5 lat jeżdżę na rowerach do streetu i to jest w zasadzie powodem tego, że sprzedaję ten rower i się z nim rozstaję, bo chociaż potrzebuję tego roweru. Tak mi się wydaje przynajmniej, tego typu roweru, bo moja praca jest związana właśnie z tego typu rowerem, ale dokonam kilku zmian i myślę, że poradzę sobie bez trialówki. Wystarczą mi rowery do streetu, które mam. I tyle. A wynika to właściwie, powiem może z czego, bo jak na co dzień jeżdżę w zasadzie cały czas na streetówkach, to później przesiadka na rower trialowy jest dziwna, bo te rowery są dziwne, one są bardzo długie, bardzo niewygodne, bardzo, bardzo specyficzne i o ile można na nich skoczyć daleko, wysoko, no to w zasadzie tyle. Na rowerze do streetu mam niekończącą się możliwość robienia sztuczek i takiego kreatywnego podejścia do jazdy. I to mi sprawia dzisiaj wielką frajdę. No i przyzwyczajenie do tamtych rowerów jest już tak mocne, że wejście na ten rower nie daje mi fanu, nie daje mi frajdy. No i dlatego się go pozbywam. Jeszcze jakby były rowery do trialu, bez siedzenia, ale z hamulcami tarczowymi na kołach 26-calowych, to miałbym taki rower i myślę, że dobrze bym się na nim bawił. No ale takich rowerów nikt nie produkuje, nie ma czegoś takiego, więc brak hamulca tarczowego no w zasadzie zdyskwalifikował na dzień dzisiejszy te rowery i rozstaję się z nim. Zamykam ten rozdział, ten klin, który jest cudowny, karbonowy, lekki, z tytanowymi osiami, z tytanowymi śrubkami, ze świetnymi hamulcami, no po prostu majstersztyk, jeżeli chodzi o rowery do trialu. Trafi w ręce Wowy, którego poznaliście na jednym z odcinków z tamtego roku. Tu będziecie mieli w karcie ten film. I tyle. Rozdział zamknięty. Będę miał jedno wolne stanowisko na bagażniku w pokoju. Więc mam pewien pomysł na inny rower.
Nie będzie to trailówka, ani na mniejszych kołach, ani na większych, ani żadna inna trailówka, więc jak macie jakiś pomysł, co mi chodzi po głowie, to piszcie o tym w komentarzach. No a na dzisiaj kończę ten rozdział, kończę ten odcinek, ale zadowolony, więc trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!